Mam nos czerwony jak święty Mikołaj. Upodabniam się do świętego Mikołaja. Słuchajcie, robimy sałatkę, bo tak stwierdziliśmy, że mamy ochotę na taką przedświąteczną sałatkę. Krzyś tam już sobie wydrukował, bo będziemy robić chleb. Czy tam już się robi? O, już się przygotowywuje, bo tutaj mamy drożdże, więc będziemy robić. I teraz musimy tylko podzielić sobie, pokroić warzywa, żeby ta sałatka już zaczęła być, bo drugi dzień robimy. Ale się już nie mogę doczekać. Tak. To ja się zajmę warzywami. Ja nie umiem tej sałatki zrobić mało. Po prostu nie umiem. I dobrze. Kolejonko. Kocham miłością bezwarunkową. Sałatka nie pyta, sałatka rozumie. Przeciskam sałatkę zawsze na czymś takim, to jest taki, o, patrzcie, różdżko. Najlepsze, moja mama tego używała od zawsze. Udało mi się dokupić takie drugie, także zazwyczaj przyciskamy razem z Krzysiem, ale teraz Krzyś robi chleb. A, coś mi ugryzło. I nie można się teraz podrapać, co? Nie, a gryzie mnie w plecach. I przepis na sałatkę tutaj wam dodaję. Tu albo z tej strony, nie pamiętam. Ale tutaj będzie. I w opisie też wrzucimy. Czy na naszą, wiem, że każdy robi inaczej. A my robimy tak, tylko i wyłącznie te jarzyny i nigdy nic nie dodajemy innego. Jogurki. Jogurki jeszcze i groszek. Tak, i koniec. I majonez. No to co wiadomo. Majonez jest najważniejszy. I sól, pieprz. Strasznie dużo tych dodatkowych elementów. To jest takie odmóżdżające zajęcie. Teraz robię sama, przynajmniej nie będę sobie robiła wieżyczek. Tak. Sama decyduję. Tak, sama. Jestem swoim panem. Ja tylko robię teraz domki parterowe. Żadne wieżyczki. Ja cię tylko proszę, nie rób wieżyczek. No. I się dogadamy. Będziemy żyć w spokoju, bez zwady. Ładnie i harmonii. Dokładnie. I tak przez lata. Tylko nie rób wieżyczek. Dobra, pytanie za 100 punktów. No. Co najbardziej lubisz w świętach? Ciebie. No zawsze, to jest odpowiedź na wszystko, nie? Co we mnie najbardziej kochasz? Całą ciebie. Co lubisz w niedzielę? Ciebie! To miłe! Kocham cię, wiesz? Ja cię też. Ci powiem, że się czuję, jakbym miała być chora. Ty przestań. Okej. Lepiej ci? No, od razu. Dzięki. Bez tej rady bym się jeszcze rozchorowała. Kocham barszcz. Można praktykować barszcz? Nie, nigdy. Nie? Barszczu? Nigdy. Wszystko. Orzechy, pierniki, cynamon, ale barszczu nigdy. Trzeba jeszcze kupić cholerny uszek. No ja myślałam z 3 kilo kupić. No tyle, że to nie było zawsze, no nie? No to później taka bieda jest sam barszcz. No, no, sam barszcz to nie. W sumie to nie wiem, co chociaż sam barszcz z krokietem też jest spoko. Też jest spoko. Robimy krokiety, nie? A może kupimy? Co zrobimy? Nie ma tam krokietów do kupienia. Ale po co mam kupować, jak coś zrobię? To głupiś. Jeszcze, wiesz, pierogi no to lepsze robią w pierogarni niż ja, ale... Serce mnie boli. Serce mnie boli. Pomóż ci? Ale bez wieżyczek. Albo z wieżyczkami rozdaję. Jesteś niedobry. Nie, żadna ta odpowiedź mi się nie podoba. Chcesz mieć dobrą sadkę czy nie? No, zawsze jest dobra, mimo że nie widzisz połowy wieżyczek. Jak już nigdy nie nabrałaś łyżki, sałatki, powiedziałeś, o, to na pewno była wieżyczka. Jak to nie? Zrób miejsce dla Krzysia trochę. Czemu nie zabierz? Ale przyjdzie przeszkadza, brzegu nie widać. Brzegu. Widać, widzicie? Nie widzicie. Bez wieżyczek to będziemy to wiecznie robić. Jezu, przestań narzekać. Coś narzekam, sam ci chciałem pomóc. Z wieżyczkami, to się nie liczy. Ja obserwuję. Jedno już nie działać. Ty jesteś taki... niereformowany. No wiem. Od urodzenia. Jak to robisz? Kochanie, nie widać różnicy. Od kiedy... Ciapciasz te warzywa. Nie widać różnicy. Jakbyś to pokroiła tak, że nie byłoby sklejone, to nie byłoby wieżyczek. I wszystko zatoczyło się w koło. Twoje. A wiesz, co jest najgorsze w sałatce? Co?
Jak jesz sobie sałatkę, no. A ktoś robi co? To. No mów! A ktoś robi... No! Wiesz dlaczego wzięłam ci za męża? Bo nie robiłeś tak! Tylko dlatego? No. No. To był twój jedyny no. Powód? No. Bo mi nie przerwałeś jak gadała. Strasznie masz niskie wymagania. Nie no. To źle o tobie świadczy. Zazwyczaj, nie, to o tobie. Zazwyczaj kobiety to chcą jakiegoś tam faceta na rumaku, coś tam ma, żeby mi nie przerywał. Żeby mogła klepać wiecznie. No widzisz, wcześniej tych z rumakami nie znalazłam, więc no trzeba było coś zmienić w tym swoim rekonesansie między płcią przeciwną. Nie może być twoim siódmym wyborem. Nie, pierwszym. Nigdy wcześniej nie myślałam o mężu. Znaczy o jakimś innym facecie, że będzie moim mężem. Ciebie zobaczyłam pierwszy raz, bo widziałam. Już widziałaś. Trzeba go usidlić. Uspać. Uspać czujność. No nie wiem, no jakoś trzeba było do tego dojść, do tego momentu, no nie? Ekspres płacze z twojego żartu. No, to ty byś chciał, żebym ja się przestała odzywać. A jakbym tak wstała kiedyś i się nie odzywała? Nic bym do ciebie nie powiedziała. Ja już tak zamilkłabym. Ale już tak w ogóle? W ogóle? Tak nigdy więcej. Jak mówię, tyle się cieszysz. Nie cieszę się, tylko mnie to śmieszy. Co? Wstaniesz nie powiedzieć, idź rób mleko. Sama pójdę. Tak, po cichu? Tak, płacząc. Po cichu. No to co, chciałbyś, żebym tak nic nie powiedziała? Ja ci mogę zrobić takie ciche dni, zobaczysz. To możesz mi zrobić ciche dni? No. Tak i wam też mogę zrobić, jak narzekać, że za dużo gadam, ale tak, pojawiały się takie. Możesz mi zrobić takie ciche dni. Czemu? Cię jutro nie ma. Aha. Ja w Mikołaja nastawię, żeby też ci zrobił cichy dzień. No dobrze. On na razie nic nie mówi, nie wiem co potrafi to płakać, więc... No co mówię? To jest coś. No, jedna była taka. To czemu dałaś? Dopiero jak zaczęłam przeciskać, to zauważyłam. I tam ją odłożyłaś do wszystkich? Nie, znalazłam jeszcze jedną, tą sobie odłożyłam. A widzisz, to trzeba tak od razu. Chcesz mieć odbite różdżko na czole? Wieżyczkę zrobiłaś. Nie, jedno to było. Takie grube? No, właśnie mówiłam, że czasami do dupy pokroję. Marta mi zawsze mówi, że nie robi wieżyczek, a sama robi wieżyczki. Nigdy. A jak ja bym ci zrobił taki cichy dzień, żeby się nic do ciebie cały dzień nie odezwał? Oj, wiesz, robiłeś mi już tak. Kiedy? No to wystarczy, że mnie gadasz, to właśnie za to, co ci jest, co się stało? Czemu ty mówisz? Obrażony jesteś, że jesteś na mnie, co zrobił? Czemu taki jest? Przestań taki być! Potem zaczynam się denerwować, kłócimy się i znowu są dzikami. Tylko teraz Marta rządzi. No tak, no to wtedy to ona jest cicho. No. Najgorsze, że kobieta jak facet jest cicho, to tak zawsze mówi, ej, co ci jest? I się denerwuje. No nie? Ale kobieta jak jest cicho, to facet w ogóle do mnie chodzi i nie pyta się, ej, co ci jest? Czemu taka jesteś? Wy się cieszycie z cichy dni? Kochanie. To jest smutne. Opowiedz wszystkim kobietom, bo wszystkie jesteśmy tutaj zainteresowane. Czym? 80% aktualnej publiki jest zainteresowana, co odpowiesz. Na i spróbuję odpowiedzieć źle. Ale zadaj mi pytanie konkretne, a nie takie po łebkach. Jakie po łebkach? No o co ci chodzi? Dlaczego olewać, jak się nie odzywamy? Twoja nacja, twoja część ludności, no wypowiedź. I właśnie Marcie powiedziałem dlaczego i Marta jest teraz obrażona. I nie dowiedziałeś się, co najbardziej denerwuje w sałatce, jak się omija. Co najbardziej sens? Nie powiem ci. Bo mamy cichy czas. No. Co najbardziej denerwuje w sałatce? No mów. Bez tej wiedzy to by zmieniło swoje życie. A zrób z tego wieżyczkę, to ci normalnie odbije ten różdżek na czole. No dobra, to ci powiem. Co denerwuje, no. Bo wszyscy są ciekawe. Dla nich to robię. Gdy jesz sobie sałatkę, no. A tam taki dół. Taki niestegowany. No. Nie rób tak, próbowałeś to w tamtym roku. Ale działa. No i nigdy nie będą równe. Taki foszcz. Przecież działa. To nie jest po mojemu. W ogóle przeciśnij go całego, to będziesz żałował, zrób z niego makaron. Rozmemłałeś dół. Jeden czy dwa? Jeden.
Co zrobiłaś? Nic. Jak mogłaś tak rozlać u góry? Proszę. Jest to dobre? Kwaśny. O, bardzo kwaśny. Zimne. W przyszłym roku będziemy robić barierkę. Znaczy nie będziemy chyba robić schodów, ja bym zrobiła tą prowizoryczną barierkę na górze, bo to potrzebujemy, żeby tam była stabilna barierka, jak będzie mały. Dobrze. Żeby to można popchnąć i jest dupa, nie? Dobrze, zrobię. Ale schody to będziemy robić później. Dobrze. Ty rozmawiaj ze mną. Ty się nigdy tak nie zgadzasz. Okej, czy to w razie nie jest rozmowa, bo się zgadzam? Nie no, jest rozmowa, ale... Ja wiem, że ty jak się za dużo zgadzasz, to potem nic z tego nie wychodzi. Po prostu zgadzasz się dla świętego spokoju. W przyszłym roku też chcę sobie tutaj malować ściany. No właśnie mówię, no. Tak w tym? No nie, no właśnie bardziej. Nie będziemy malować w przyszłym roku ścian. Ja sobie sama to zrobię. Kochanie, Mikołaj będzie chodził, będzie wszędzie ręce odbijał. Weźmy to zostawmy. No tak, no to ja teraz jak dziecko mam małe, to będę w slumsie mieszkała. A to nie możemy poczekać za 2 lata, jak przez seks będzie rozumny na tyle, że jak dostanie po łapach, znaczy, że nie wolno? Ja teraz już mam. A to nie będzie rozumiał za co? No ja już się otroszczę, potroszczę, żeby wiedział na co. Czekać z wychowaniem naszego syna. Nie chodzi o czekanie z wychowaniem, kochanie. I czas powiedzieć, że mamy sól. No. Aż struchlała. Przez tą naklejkę. Ale powiem ci, że swojska sałatka jarzynowa w życiu nie dorównuje te sklepowe w tych pojemniczkach. To jest tragedia, te sklepowe. Nie wiem, dlaczego się tak różnią. No nie? One są takie niedobre. Już parę razy mieliśmy podejście, bo się nam chciało, no nie? Wystarczy tej sobie, myślę, że dać to całe i brak. Co? Chodź sałatka jarzynowa, nie wizyta w Wieliczce. Tą sałatkę mogliby w Wieliczce jako te kawałki wylądować, nie? Kawałek z soli. Sałatka skończona. Uuu, ile sałateczki. Cudowne.